Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Dzień dobry, a w studio witam gościa Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Dzień dobry, witam serdecznie. To może tak na rozgrzewkę, choć za oknem coraz chłodniej, tematy sportowe, a ich nie brakuje, albo tematy sportowe i około sportowe. Sandecja Nowy Sącz, zmiana właściciela. Czy temat jest jeszcze aktualny, jak sytuacja ze zmianą właściciela Sandecji Nowy Sącz? E, nic się nie zmieniło, od czas, nie zmieniło od czasu sesji Rady Miasta, która dotyczyła właśnie tego punktu. E, w, na poprzedniej sesji Rady Miasta m, m, Rada udzieliła zgody na e, sprzedaż e, spółki. I na, na sesji radni zostali poinformowani o tym oraz mieszkańcy, że zostanie przeprowadzony przed podpisaniem umowy audyt. I ten audyt właśnie jest w trakcie opracowania. Jakiś czas temu został powołany w skład zarządu w celu przeprowadzenia właśnie audytu przedstawiciel, pełnomocnik pana no, potencjalnego nabywcy, nazwijmy to w ten sposób. I, yy, i ten pełnomocnik działa w tej, w tej chwili przeprowadza ten audyt zgodnie zresztą z tym o, yy, z tym co, co, co mówiliśmy Aha. także no to oczywiście mówimy o sobie Marka Kwiatkowskiego który reprezentował zgadza się to, to, to nie, nie ma wielkiej podczas... tajemnicy rzeczywiście podczas... pełnomocnikiem pana Zbigniewa Szubryta jest pan Marek Kwiatkowski i, I w tej chwili jest członkiem zarządu do spraw przeprowadzenia audytu w spółce. Mhm. Mówi pan, że nic się nie zmieniło od sesji Rady Miasta Nowego Sącza. Tak. Tymczasem z moich informacji wynika, że jednak po sesji pojawiły się pewne wątki, które mogły sprawić, że ten temat jest lub będzie zagrożony. Jakiekolwiek wątki, jeśli się pojawią, to się mogą pojawić po audycie, bo po audycie jesteśmy umówieni... Z panem Kwiatkowskim i z panem Szubrytem, że z, z, siadamy z prezydentem również i rozmawiamy na ten temat i wtedy dopinamy sytuację w spółce. Ale tak jak mówię, panowie chcą wiedzieć, jak wygląda sytuacja na własną rękę, i właśnie w tym momencie mhm. analiza tej sytuacji się odbywa. Też pod kątem. Umowy, tak, zaproponowanej panu Szubrytowi. Tak, pod kątem Czyli, umowy no no ką, i generalnie pod kątem współpracy na najbliższe 5 lat, bo e, przecież oferta złożona została na, na objęcie spółki na co najmniej najbliższe 5 lat, więc jest to duży okres i duża suma finansowa po obu stronach. E, dlatego nic się nie stanie, jak e, w ciągu najbliższych dwu, dwóch tygodni doprecyzujemy warunki współpracy. Po przeprowadzonym audycie, tak, wspomniałem. Czyli tutaj uważa pan, że w dwa tygodnie powinien zakończyć się audyt i już... No, bardzo bym chciał, żeby... Ma się tak, pojawić umowa, którą, tak, tak, którą no, obie strony będą mogły podpisać. Generalnie cały czas stajemy na tym samym, iż pan Szubryt jest zdecydowany przejąć ewentualnie klub od 1 stycznia 2025 roku. Zatem do tego okresu umowa musi być podpisana. Im wcześniej, tym lepiej. No, po audycie nie ma za bardzo na co czekać, trzeba doprecyzować warunki i działać w tym temacie. Dlaczego też o to pytam? Bo Marek Kwiatkowski, jeszcze na sesji Rady Miasta no Sącza mówił o tym, że jeszcze przed sesją pojawiły się pewne wątki, które jakby to podostrzyły tę umowę. Jeżeli dalej to się będzie pojawiać, to pan szubryt może się wycofać. Dlatego też tutaj troszkę drążę ten temat tego, czy wszystko na pewno jest. To może tak nie zdradza wielkiej tajemnicy, ale jeszcze kilka dni temu raptem rozmawiałem z panem Szubrytem i nie było tam żadnych symptomów do tego, że jakieś negatywne przesłanki są do tego, że umowa nie, nie zostanie podpisana. Mhm, czyli mówiąc krótko, z pana perspektywy patrząc, to jest tylko kwestia czasu. Kiedy zostanie sfinalizowana zmiana właściciela samochodu. Taką mam nadzieję. Czekamy na zakończenie audytu. Sygnał da pan Marek Kwiatkowski. No i siadamy ponownie do rozmowy, która na przełomie października listopada pewnie się zakończy. Mm -hmm. Marek Kwiatkowski po zakończonym audycie już pozostanie w zarządzie tak. Widzę już... czy też tylko na czas audytu, jak mm, tutaj to zostało To ustalone? już będzie elementem właśnie porozumienia pewnie z potencjalnym nabywcą, bo rozumiem, że formalne nabycie klubu nastąpi od 1 stycznia, ale co będzie wcześniej, no to to jest jeszcze temat rozmów czy to rzeczywiście nastąpi od 1 stycznia czy jakieś wejście do klubu w jakiejś formie po podpisaniu umowy to jesteśmy element to jest, y, jesteśmy na to otwarci to jest element do rozmów mhm. ale na ten moment Marek Kwiatowski jest oficjalnie członkiem jest oficjalnie członkiem zarządu, zarządu jest powołany mhm. tak mhm. to z tematem sądec oczywiście nieodzownie łączy się temat stadionu od jakiegoś czasu znamy już oferty na Dokończenie, ale też to jest tryb zaprojektu i wybuduj, do, dokończenie stadionu. 55,5 miliona złotych firm Oscopotów proponuje jako ta najniższa. Można się spodziewać, że to będzie wybranie tej oferty, bo jeszcze to nie nastąpiło, a głównym kryterium jest cena. Tak, Więc tutaj tak, 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 100% kryterium jest cena, zresztą tak przewiduje ustawodawstwo prawo unijne, a to był tak zwany przetarg unijny, w związku z tym jedynym kryterium mogła być cena. No i cena determinuje ten przetarg i z tego co wiem po rozmowie z prezesem, przyszły tydzień jest tygodniem, w którym wyłoniony zostanie wykonawca, a czy podpisana umowa, to jeszcze musimy chwilę poczekać, bo wiadomo, że od momentu wyłonienia musimy odczekać dwa tygodnie, czy nie będzie e, jakichś protestów. E, no i te musimy się uzbroić w cierpliwość, to jest termin prawny, zawity, tego terminu nie przeskoczymy. Mhm. Kwestia ceny, no bo tutaj e, można z jednej strony powiedzieć, to był e, tryb negocjacji, że te pierwotne oferty w, w wielu przypadkach i też w przypadku tej firmy, która teraz ostatecznie dała najniższą. Były wyższe, ale cały czas mówimy o, o dokończeniu stadionu i dodatkowych pieniądzach. O tym też nie można zapominać. Było dotąd 75, w sensie przetarg przy poprzednim wykonawcu, hmm. ostatecznie na 75 milionów złotych, teraz kolejne 55 milionów Ja się bardzo cieszę, milionów. że spółka NIK przyjęła taką formułę procedowania po tym przetargu, który był pierwszy ogłoszony kilka miesięcy temu. Pamiętamy, że ten przetarg zakończył się wynikiem 83,5 miliona, mniej więcej o takiej kwocie mówimy. I wtedy spółka zdecydowała, że oferta nie zostanie podpisana. Ogłoszony zostanie inna formuła przetargu właśnie w trybie negocjacji. No i przetarg ten no, troszkę trwał, bo to była rzeczywiście inna, niesprawdzona jeszcze formuła przetargowa, ale koniec końców spotykamy się z ceną 28 milionów mniejszą, więc warto było poczekać te kilka miesięcy, warto było popracować nad ofertą, do tego, żeby dojść do tak de facto korzystnej ceny. Choć z drugiej strony można też powiedzieć, że cały czas to są dodatkowe 55 milionów. Jest. No, tak oczywiście mówi, że tak. Oczywiście Mniej, że ale tak. dalej to są bardzo duże pieniądze i też może tutaj warto się zastanowić, skąd taka kwota 55,5 miliona złotych. No, powiedzmy, ja będę się upierał, że nie mała kwota, jak na mhm. tutaj wydatki miejskie. Przetarg za projektu i wybuduj. Czy ta kwota wynika też z tego, że nie wiem, tr trzeba... Yy, w tej kwocie zawiera się też kwestia nie wiem, przejęcia praw autorskich yy, z tego, co było wcześniej między wybuduj. innymi? E, dajemy bardzo szerokie pole do popisu potencjalnemu wykonawcy, przyszłemu wykonawcy, otóż może on w każdej dowolnej formule dokończyć ten stadion. Ma on być wybudowany. By się nie zamykać, by sobie nie ograniczać żadnych dróg, by nie ograniczać przede wszystkim przyszłego wykonawcę, zastosowaliśmy bardzo szeroką formułę, nasza znaczy spółka zastosowała bardzo szeroką formułę, która przewiduje bardzo szeroki sposób podejścia do wykonawstwa i to jak zostanie podejście do tego wykonawstwa. Przez przyszłego wykonawcę zaprezentowane, to już zależy od jego firmy właśnie. No, pytanie, czy, czy da się odciąć od tego, co było dotąd, bo to, co powstało, powstało na bazie projektów, które są, tak? Ja powiem tak, oferty złożyło sześć poważnych przedsiębiorstw z całego kraju specjalizujących się również w budowach tego typu, bo firma, która dała najkorzystniejszą ofertę w tym momencie buduje również stadion na terenie naszego kraju i to duży stadion. W związku z tym to są firmy, które myślą logicznie i których metodą działalności jest osiągnięcie zysku. W związku z tym jeśli chcą dokończyć i zrealizować to zadanie, znaczy, że jest ono możliwe do zrealizowania i do dokończenia biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, zaró zarówno formalne, prawne, jak i faktyczne. To jeszcze w temacie stadionu. Ile tego stadionu już jest? Ile zostało do dokończenia? I też na, na jakiej podstawie zostały te, dotąd no, no, było to podawane w wartościach procentowych, na jakiej podstawie zostało to ocenione? Ile tego jest zbudowane? Ile zostało zrobione? Po do wypowiedzeniu umowy musiały być zewidencjonowane wszystkie prace i te prace zostały zewidencjonowane przez wyłonioną do tego celu firmę, Zresztą wykonawca, były wykonawca zrobił swoją też pracę w tym, w, tym, w tym kierunku. I na tej podstawie wiemy, jakie prace zostały wykonane, jakie prace są do dokończenia, ile mniej więcej miały kosztować, ile mniej więcej zajmą, jaki jest termin na wykonanie. Stąd się wzięła zresztą specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Ona została oparta właśnie na tej inwentaryzacji i na ocenie prac, które zostały zakończone, przerwane, ocenie tych prac. I następnie opisaniu prac, które muszą zostać dokończone. Na tej podstawie został ogłoszony SIFS. Na podstawie SIWZ-u były obowiązkowe wizytacje na stadionie. Z tego co pamiętam, to nawet chyba dwie, a w poprzednim przetargu dodatkowa, więc właściwie trzy. I wszyscy wykonawcy mieli pełny dostęp do dokumentów realizacyjnych spółki, mieli dostęp do dokumentów budowlanych. I wiedzą, jak wygląda sytuacja na stadionie. Skoro sześć podmiotów specjalizujących się w tym zadaniu złożyło ofertę, znaczy, że ona jest do wykonania. Mhm. Czy wiadomo już, ile dodatkowego kredytu, bo wcześniej już Pan o tym mówił, no, trzeba zwiększyć tak. kwotę, żeby sfinansować dokończenie stadionu, ile tego kredytu więcej miasto no, no, Mówimy o kilkunastu milionach złotych, nie będę mhm. tutaj dokładny, mówił Cyzelował, dokładną e, kwotę, e, ale tutaj mówimy. Ta kwota potrzebna, żeby. O, około 40 spółka posiada na realizację. Więc no, mówimy 40 55, mówimy o tej, o tej różnicy. kredytu plus koszty tak, dodatkowe. Tak, dokładnie oczywiście. tak. Czy jest już oszacowane teraz koszty kredytu na ten moment 140, ile to będzie łącznie przy, do, przy dodatkowej kwocie kredytu? No to na pewno musi być opracowana zarówno symulacja jak i biznesplan ze strony spółki, później miasta, no i oczywiście banku. Na tej podstawie będziemy dokładnie wiedzieć. Na, na chwilę obecną nie będę... Rzucał. Oczywiście będzie to kwota wyższa, pewnie rozłożona w innym czasokresie, pewnie warunki też będą w międzyczasie negocjowane. Jeszcze wczoraj rozmawiałem z przedstawicielami banku, rozmowy idą w bardzo dobrym kierunku nie widzę tam zagrożenia mhm. tematu a co z tematem urzędu miasta nowego Sącza, nowego budynku który miał powstawać przy stadionie tak. i być finansowany z tego kredytu na łączną mhm. kwotę kosztów obsługi 140 milionów złotych wiemy już że nawet na stadion nie starczy i trzeba tak. wziąć więcej co z urzędem miasta z i w żadnej obietnicy wyborczej która padła w poprzedniej kampanii i w jeszcze wcześniejszej kampanii wyborczej się nie wycofujemy także z obietnicy budowy urzędu miasta Yy, cały czas podkreślaliśmy, zakończymy bardzo ważną inwestycję i trudną, jaką jest budowa stadionu i wtedy przy, przystąpimy do realizacji drugiego etapu inwestycji, do której została zresztą powołana spółka. NIC, czyli budowa Urzędu Miasta. Ten temat jest w dalszym ciągu aktualny. Lokalizacja, czy jest już znana? Bo wiemy, że nie przy stadionie, to już na pewno nie Tak, tak, tak. tak. Ta lokalizacja przy stadionie odpadła. Z tym, że zmieniły się też warunki, powiedzmy, i personalne, i formalno-prawne, jeśli chodzi o instytucje zewnętrzne, które nam blokowały możliwość wybudowania. Tam przy Kilińskiego, więc powiedzmy, że możemy jeszcze na chwilę wrócić do tematu. Natomiast no, w dalszym ciągu pozostaje między innymi działka przy ulicy Gócwy, na Goszkowie, bardzo fajna działka, gdzie też można realizować tego typu przedsięwzięcie. E, pomysł na realizację jest, e, częściowo takie, takiemu przedsięwzięciu mogłoby od, o, o odpowiadać ewentualna, ewentualne realizacje inwestycji przy rynku Maślanem. Ale to dodatkowa, dodatkowa formuła, którą musimy przemyśleć, jeśli chodzi Ulica o głosowanie. Polica Grybowska, dawny krzemie tak? Dokładnie tak. Mhm. Ale to cały czas melodia przyszłości. Melodia przyszłości, zapytania. dokładnie tak. Choć w temacie rynku maślanego, jak już Pan o tym wspomniał, mhm. pojawia się. Tak, tak, tak. Na tak. koncepcję, tak? E, na tak, no, jest, to, jest to spowodowane tym, iż jak wiemy, kilka miesięcy temu Wojewoda ogłosił swoją decyzję o przekazaniu nam tej działki. Po kilku latach rzeczywiście starań się prezydenta Nowy Wojewoda przekazał nam tą działkę. No i dzięki temu procedujemy zarówno przekazanie i formalne przejście działki do Nowego Sącza, jak i późniejsze jej wykorzystanie, właśnie w jakiejś formule korzystnej dla miasta, kupców, mieszkańców. Stąd też pojawił się ten przetarg. To jeszcze wątki śmieci, myślę, że tutaj warto poruszyć. Jest tutaj kilka wątków, jeżeli chodzi o odbiór śmieci, czy ogólnie spółkę Nowa. Tym takim najbardziej bieżącym został ogłoszony przetarg na odbiór śmieci mhm. w Nowym Sączu. Jest y, tylko oferta miejskiej spółki Nowa, tylko problem w tym, że y, spółka Nowa ponad, blisko 18 milionów, 17,7 proponuje miasto, zakłada ponad 13 milionów, nieco ponad mm -hmm. 4 miliony czy 4,5 miliona złotych. Jest różnica między budżetem miejskim, a ofertą spółki Nowa i co mm -hmm. dalej. Jesteśmy świeżo po otwarciu oferty, jeszcze wczoraj rozmawiałem z pracownikami na ten temat. Y y y Pewnie będziemy to konsultować z prezydentem, rozstrzygnięcie tego przetargu. No jest drogo, niestety jest drogo, będzie drogo i w roku 2025 i w 2026, bo to są lata, w którym będzie trochę utrudnione funkcjonowanie wysypiska śmieci, szczególnie rok 2025. Jak wiemy, będą wtedy duże remonty, duże prace budowlane, modernizacyjne. No i w tym czasie niestety wszystkie śmieci z terenu Nowego Sącza będą musiały wyjechać poza miasto i być składowane na innych instalacjach tego typu. No tak, to wiąże się też z przeciągającą się procedurą przetargową pod kątem budowy hal, które procedura, muszą powstać? Procedura się przeciągnęła z prostej przyczyny. Otóż firma, spółka nowa miała uzasadnioną podstawę do tego, żeby mieć wątpliwości, czy cena zaproponowana przez wykonawcę jest ceną właściwą do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Były przesłanki do rażąco niskiej ceny. W związku z tym wykonawca został wykluczony. Jednak odwołał się do tego um, um, Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie. W związku z tym spółka chce podpisać z tego, co mi komunikował prezes jeszcze w końcem października przełom października, listopada umowę. No i przystąpić do realizacji tego zadania. Faktycznie ciągnie się to długo. Otwarcie ofert było końcem lutego, więc faktycznie mm -hmm. 20 milionów ma kosztować tak, ta tak, inwestycja. Tak, tak, tak. Czyli w przyszłym roku miasto Nowy Sącz nie odbiera śmieci, mówiąc e, to... Nie, odbiera śmieci, tylko je nie składuje na wysypisku w Nowym Sączu, mm -hmm. tylko zawozi A to dodatkowe je, koszty. Do, a to mm. generuje dodatkowe koszty, no bo to jest e, najbliższe składowisko jest, e, czy możliwość składowania śmieci jest w Gorlicach, a to jest 50 kilometrów. No to 51 kilometrów śmieciarki, 50 w drugą tak. koszty się składają Czyli zapłacimy więcej w pytanie co do tego przetargu o którym mówiłem wcześniej na odbiór śmieci czy miasto będzie dokładać te 4 miliony czy jak ta sytuacja dlatego mówię to jest pewnie decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu po analizie z prezydentem to jeszcze jeden wątek jeżeli chodzi o spółkę Nowa bo mówimy tutaj o dużych kosztach odbioru śmieci i tak dalej to zastanawiam się dlaczego spółka Nowa potrzebuje Samochody elektryczne. taki przetarg. Nie Wszyscy donosi. potrzebujemy samochody Pojawi elektryczne. 126 tysięcy. Miasto, miasto również kupiło kilka samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne i pojazdy elektryczne w postaci motorów posiada również Straż Miejska. Wszystkie spółki zostały zmuszone również do kupna samochodów elektrycznych. Mało tego, wszystkie przetargi muszą zawierać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacje o tym, że posiadają dostęp do elektromobilności i że elektromobilność jest zapewniona. I to jest wymaganie ustawodawcy. Stosujemy się do wymagań, które narzucił na nas. Ustawodawca, a co jest konsekwencją ustawodawstwa unijnego narzucone na ustawodawstwo krajowe? Bo Tutaj też różne informacje były na ten temat, ale faktycznie przetarg był rozstrzygnięty. Widziałem. No, tutaj... wszystko można na stronie Biuletynu Informacji na, tak, Publicznej odnaleźć. Co do przetargów, też jest informacja, że został tak zrealizowany, także to, 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 to się stało, że tak powiem. No i tu musimy postawić kropkę. Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sączan, był naszym gościem. Dziękuję. dziękuję bardzo za rozmowę. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.